wszystkie niedźwiedzie, które tu są zebrane i wszystkie osoby, które tu są, ryczą jak niedźwiedzie. 3, 4. Super, super, ale... Widzę tam sporą drużynę, tak aktywnie dosyć dziękujemy. Tak, serdecznie dziękujemy. Czwartą grupą były żaby. Więc nie witaliśmy się jeszcze z żabami, więc powitajmy wszystkie żaby. Jak żaby rechoczą. 3, 4. Kum, kum. Kum, kum, kum. Ale ja nic nie słyszałam, jeszcze raz. Kum, 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 kum. Od razu lepiej. No teraz piąta grupa to kaczki. Więc wszystkie kaczki kaczą. I osoby też. 3, 4. Kaczki wyszły najlepiej. Kaczki najlepiej wyszły. I to takie dzikie. Proszę Państwa, zapraszamy do zajmowania miejsc, ponieważ przyszedł teraz bardzo ważny czas dla nas, kiedy wezwiemy z dziczy wszystkie nasze zwierzęta. Bardzo proszę o to, żeby się skupić i przez chwilę te zwierzęta nie patrzeć na nie, ale nie przestraszyć. Także bardzo Państwa prosimy teraz o uwagę. O znalezienie sobie miejsc. Tu są ławki też z przodu, jak zabrakło miejsc z tyłu. Jeszcze nam została chwila. Nazywam się Kaja i jestem zającem. Nazywam się Marysia i jestem lisem. Nazywam się Paulina i jestem przewodnikiem. Jestem Zuzia i jestem przewodnikiem. Jestem Zuzia i jestem zającem. Jestem Natalia i jestem przewodnikiem. Jestem Magda i jestem wydrą. Jestem Jessica i jestem zającem. Jestem Lena i jestem wilkiem. Jestem Zosia i jestem wilkiem. A ja już mu... Jestem Oliwia i jestem wilkiem. Jestem Bartek i jestem przewodnikiem. Jestem Ula i jestem zającem. Nazywam się Tosia i jestem kaczką. Jestem Zuzia i jestem rysiem. Nazywam się Ala i jestem wydrą. Jestem Karolina i jestem zającem. Nazywam się Jula i jestem wilkiem.
Jestem Michał i jestem wilkiem. Jestem Bartek i jestem jeszem. Nazywam się Zuzia i jestem zającem. Jeszcze raz Ula. Nazywam się Ula i jestem zającem. Nazywam się Michał i jestem szopem. Nazywam się Zosia i byłam przewodnikiem pierwszej grupy. Nazywam się Edyta i jestem niedźwiedziem. Ktoś jeszcze nie był? Ktoś jeszcze nie był? Nie. Nazywam się Kamil i jestem rysiem. Nazywam się Julia i jestem biedronką. Uwaga. Jestem Grzegorz i jestem sumem. Jestem Szymon i jestem jeżem. Jestem Igor i jestem wilkiem. Jestem Mariusz i jestem żubrem! Wszyscy już byli? To teraz ustawcie się do piosenki. Zapraszamy Państwa do włączania się z nami w refren na naszą finałową piosenkę. Możemy nie powiedzieć, że ta piosenka powstała tylko dzięki pani Agnieszce, ale tekst i muzykę napisały wyłącznie dzieci. Więc to jeszcze jedno oklaski, bardzo proszę za to, że dzieci same wymyśliły tą piosenkę.
brawa dla was wszystkich. Proszę państwa, mamy jeszcze dwa punkty w programie. Jeden będzie oficjalny, a trochę mniej. Zapraszamy w takim razie do punktu oficjalnego i zapraszamy. Nie wiem, nie widzę. Kogo jeszcze? Pani dyrektor zaprosi. Dobry wieczór, zapraszam pana Wójta. Jest pan idealnie ubrany, więc zapraszamy i prosimy o słowo, a później ja. Nazywam się Darek, jestem wilkiem. Szanowni państwo, tak wyglądają wakacje w Pomichówku, w pięknym miejscu, w pięknym lesie. Jestem dumny, że dzieci z Pomichówka mają taką świadomość, że te wakacje warto spędzać tutaj, w najpiękniejszej gminie w Polsce. Myślę, że dzisiejszy dzień to potwierdza. I tak naprawdę co życzyć? Życzyć, żeby drugi miesiąc wakacji był w Pomichówku tak samo udany. Dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka, jestem niedźwiedzicą. Proszę państwa, oklaskiwaliśmy dzieci, bo przez te dwa tygodnie to naprawdę było bardzo, bardzo dużo pracy i wykazaliście się niebyle odwagą zwierzaki, zwierzęcą niesamowicie pazernością na chęć poznawania i uczenia się. Wielkie brawa dla dzieciaków. Ale to by się w ogóle nie stało, gdyby nie to, że ktoś wpadł na taki pomysł i ktoś też wniosek napisał. Ogromne brawa dla Ani Tomaniak i za wielkie teatralne inspiracje dla Moniki Reitner. Za kierowanie i odpowiedzialność za tym wszystkim dla Małgosi Lewczuk. Za sprawy plastyczne tam krąży Dominika Ruta. Wielkie brawa za muzykę i pomoc Agnieszce Żuławnik. Dziękuję naszym opiekunom, pani Teresce Boszko, pani Basi Górskiej-Berek i pani Paulinie. I proszę państwa też, rzecz niezwykła, bo oprócz tego, że jesteśmy w lesie, w teatrze, to mieliśmy też naprawdę niesamowitą, zupełnie międzynarodową i multilingwistyczną drużynę wolontariuszy. Proszę państwa, to wszystko się wydarzyło dzięki temu, że udało nam się też zdobyć dofinansowanie z Instytutu Teatralnego w lecie w teatrze. Także dziękujemy tym, którzy nam sprezentowali pieniądze. Również naszym kochanym władzom, panu wójtowi i pani skarbnik, dziękujemy, że mogliśmy to zrobić. Proszę państwa, powiem tak. Wczoraj, czy przedwczoraj, już teraz mieszają mi się dni, widziałam, że w galerii w Warszawie jest bardzo innowacyjny teatr na leżakach. Ale nie pobili nas, bo jesteśmy teatrem na leżakach w lesie. Wielkie brawa dla Pomichówka. I powiem już tylko tyle, że dzisiaj jest taki dzień, w którym się też spełniają moje marzenia, dlatego że naprawdę mogliśmy zrobić coś absolutnie odlotowego, coś bardzo artystycznego, w niesamowitej scenerii i też z naszym interaktywnym udziałem. Super, że nam się to udało. Wielkie dzięki. Dzięki dla wszystkich. Teraz bardzo prosimy państwa, żebyście wszyscy tutaj zebrani stanęli w kółeczku, tak na około wszystkich tych tutaj krzesełek. Bo mamy jeszcze jedną rzecz dla państwa. Chcielibyśmy państwu na koniec podziękować za spotkanie. Więc w tym celu wszyscy musimy stanąć w wielkim kole dookoła łąki. Proszę zewziąć swoje zwierzęta, swoje dzieci i stanąć tutaj dookoła. Michał, szopie, może parę słów do kamery? Nie mogę. Oddaj kanapkę mi, złodzieju. Zapraszam.